Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy, na serwerze pierwszym amerykańskim i wreszcie będziemy dociskać lochy po legendarnym lochu, dlatego że mamy wszystkie itemki wymienione, mamy troszeczkę pomarańczowych gemów, jakiś tutaj czarny nam wyleciał, no i ogólnie procenty na lochy są ogromne, także dzisiaj szykuje się naprawdę duży progres. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o tym, że teraz nagradzana jest aktywność na kanale, więc każdy like plus komentarz to jest jeden numerek, oprócz tego należy subskrybować kanał, aby brać udział w tych giveawayach za aktywność, no one są co miesiąc. Oczywiście wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i kupujcie grzybki z kodem neutral na stronie home.syfigame.net. Dobrze, możemy zaczynać, zanim tutaj sobie przejdziemy do lożków, no to na szybko jak wygląda nasza postać. Przede wszystkim mamy w tym momencie siódmą aurę, troszkę się tutaj pozmieniało, więc mam na szybko przelecę, jak teraz wygląda ten zabójca, co tutaj porobiliśmy i tak dalej, natomiast oczywiście lochów bardzo, bardzo długo nie klikałem, bo czekałem, żeby nagrywać ten odcinek. Dobrze, więc kibelek, siódma aura, jak widzicie, tutaj nic ciekawego, a ręka również nic ciekawego. Portal, kogo my mamy w portalu? Zwiadowcę. I szczerze mówiąc, to może my go zrobimy na raz. No nie, troszeczkę brakło, mogłem może poczekać, niestety jutro będziemy go musieli dobić, okej. Dalej, mamy nasze pupilki i teraz tak, no w pupilach stoimy naprawdę bardzo dobrze, jeżeli chodzi o ranking, no to jesteśmy top 30, więc może to tak nie wygląda, jeszcze dzisiaj nie zrobiłem walk, natomiast widzicie, już sobie tutaj lecę w Lilarysia, tutaj w świetle sobie poszedłem w oko, w ogóle myślałem, żeby iść w Tasia i tak też chciałem zrobić, a nagle się okazało, że na oko miałem naprawdę fajne procenty, więc poszedłem w oko, dzięki temu, że podziemie mamy naprawdę tutaj na, no, fajnym poziomie. Mimo wszystko, troszkę poskipowałem budynków i to podziemie nieźle wygląda, zaraz do tego przejdziemy. Ziemia to jest, powiem wam, tragedia, dlatego że w poprzedni czwartek nie udało mi się złapać wykijadło. Totalnie mi nie poleciał, robiłem wyprawy, najkrótsze oczywiście, no a wykijadło nie poleciał i teraz jestem tydzień w plecy z ziemią. No to jest oczywiście inteligencja, więc dla nas nie jest to najważniejszy żywioł, ale mimo wszystko bardzo szkoda, no bo tą przewagę, którą miałem w pupilach, mam naprawdę dużo owoców, mam te pupile na fajnym poziomie, niestety przez taki losowy element gry, jakby nie patrzeć, no zmarnowałem, nie? Tutaj jeżeli chodzi o ziemię, to zmarnowałem, trudno, zdarza się. Kogucik 8-5, planuję przejść Smokiego, ewentualnie w Pirodliszkę, no ale teraz nie zapowiadają się sterylne sedesy, więc raczej będę szedł po prostu w Smokiego. No i w wodzie tutaj mamy tego żarłacza na poziomie 73, lecimy sobie teraz w Szlałwęża. Dobrze, jeżeli chodzi o zbrojownię i tak dalej, to nic ciekawego, może w ogóle wam pokażę postać jeszcze, dlatego że tak, boczki mam po około 1300, tak samo szczęście, 2700 niecałe z ręki, no i 2,5 koła HP, tak to wygląda. Oczywiście jeżeli chodzi o runki, no to tutaj w broniach mam 9 i 10%, chyba już mogę mieć więcej, punkty życia 15% również już ogarnięte, no i same legendarne itemki, jak widzicie, niektóre lepsze, niektóre gorsze. Natomiast no wygląda to całkiem dobrze. No i oprócz tego jeszcze mamy dwa legendarne gemy. Nawet trzy, przepraszam. Tutaj mamy legendarny gem, tutaj mamy i tutaj mamy. No i jeden gem czarny, 274, jak widzicie. Także no mówię, postać też się fajnie wzmocniła. Wszystko ulepszone razy dwa. Tutaj pachołki, no to już powiedzmy mniej ważne. No, także tak wygląda moja postać. 82% klaserka niecałe. Nie jest źle, powiem wam szczerze, że nie jest źle. Top 40 póki co, no ale ja tutaj lochów nie klikałem bardzo, bardzo długo. Jeżeli chodzi o naszą gildyjkę, to tak, mamy dwugłową hydrę, już oczywiście jak wbiłem tego pupila na poziom setny, to mogłem tą hydrę sobie ustawić, no już tu powoli klepiemy. Ostatnio zrobiliśmy w ogóle wszystkie wyprawy, już mamy po 200%. Jeżeli chodzi o czarne gemy, to już wam tutaj pokazuję. W tym momencie raz, dwa, dwie osoby chyba mają salkę 15+, dokładnie tak, więc mamy 2% na czarne gemy. No i co mogę więcej dodać? Gildyjka, no nadal top 2 i to takie, no chyba mocne top 2, zaraz to zresztą przejrzymy, prawie 600 rycerzy. Natomiast, no niestety bardzo dużo osób pokończyło takich mocniejszych grę, między innymi Polish Border, którego możecie kojarzyć, więc troszeczkę tutaj, no musieliśmy jakichś graczy takich słabszych w teorii powrzucać do gildii, nawet mamy kilku nie Polaków z racji tego, że no nie da się na tym serwerze ciągle utrzymywać w 100% polskiej gildii, bo za mało osób tu gra, za mało osób jest chętnych po prostu do tej gildii, no i wiecie, żeby nadal trzymać poziom, no to niestety musimy też brać graczy z innych krajów, jest jak jest, no serwer amerykański nie cieszy się zbyt dużą popularnością, nie musimy tutaj się oszukiwać, no bo po prostu tak to wygląda. Mimo wszystko gildia nadal top 2, zaraz tutaj przejdziemy do rankingów, tu nic ważnego,
żadnego twierdza. Buduje mi się teraz na poziom 14, jak widzicie już się niedługo zbuduje. Skarbiec 6, akademia 7, eko po 7, kwatery 11. Teraz polecę sobie kwatery, jak mi się twierdza zbuduje. Sporo surek mamy, bo ostatnio było dużo eventów. Podziemie tak samo, serce 12, traktor nam się buduje na 12, trener 9, tutaj po 7, tutaj wrota 9. Także no, nie wygląda to wcale tak źle. No i zarządca areny, jak widzicie, brakuje nam w tym momencie tylko ozłocenia na koktajle, którego już od paru dni nie mogę niestety trafić, ale no to jest ostatnie ulepszenie, jakiego nam tutaj brakuje i po prostu już będziemy mogli sobie zdobywać platynki. W tym momencie mamy tyle runek. No i co? Jeżeli chodzi o topkę, no to tutaj parę osób od nas jest, zaraz wam tu zaprezentuję, bo tak, my mamy średni poziom 2.5.2, okej. Jeżeli chodzi o Primordial, oni mają średni poziom 2.8.6, także no oni tutaj totalnie odjechali, już nie ma opcji na nic lepszego. Last Night jest jeszcze gildia, która ma średni poziom 2.3.5, no i Last Min Heroes, która to jest gildia z Sombeya, ma w tym momencie poziom 218, także no Primordial top 1, my top 2, Last Night top 3 i chyba Last Min Heroes top 4, tak to wygląda. Jeżeli się mylę, to oczywiście można mnie w komentarzach poprawić. Dobrze, co dalej? Może wam tutaj zaraz zaprezentuję, natomiast no chcę tą topeczkę. No troszkę osób od nas jest w tej topce. Mamy Obeya, mamy King Przelewa, Bonciego Lovera, Redziaka i Psychodelicznego. Pozdrawiam oczywiście serdecznie ich, jak i całą gildyjkę, bo tutaj ładnie każdy pracuje na to, że jesteśmy top 2 na tym serwerze, także dziękuję ślicznie wszystkim. Natomiast no tutaj Kronikus, Wojownik, totalna dominacja tego serwera. Legendarny loch robiony setki razy, 341 level, gemy już zobaczcie, po 750 średnio, niektóre prawie 800. No kurczę, powiem wam szczerze, że... A hashtag eko w ogóle. Powiem wam szczerze, że totalna dominacja tego serwera. Kronikus tutaj bardzo mocno ciśnie. Naprawdę bardzo, bardzo mocno ten gracz i to jeszcze jako wojownik ciśnie sobie. No i co? Tu mamy Krelexa 3-2-6 level. To jest chyba top 2 level na tym serwerze. Tu jakieś 3-2-2, 3-2-3. No tak się ogólnie prezentuje topka. Jeżeli chodzi o gildię, no to Primordial top 1, my top 2. No tutaj wiadomo, już skończyliśmy te wyprawy, więc teraz zabraliśmy się za ataki gildyjne. Także no tak to wygląda. Twierdze niezbyt ważne, pupilki też niezbyt ważne, podziemie jesteśmy w top 10, także to też jest nie najgorsze. No i tutaj w sumie zobaczcie, patrząc na to, no to kilka osób ma tylko serce 12, tu jakieś dziesiątki, jakieś jedenastki, King ma 13, ale tu widzimy, Krelex ma 15, no i oczywiście Kronikus również ma 15, ale o, Redziak ma też 13, ale z tym sercem nie stoimy tak źle, szczerze mówiąc. Z tym poziomem serca i ogólnie podziemi, przez to, że ja tam coś poskipowałem w międzyczasie, nie wyglądamy tak źle. No i chyba tyle. Jak macie jakieś pytania co do naszego zabójcy, to oczywiście piszcie w komentarzu. Chętnie sobie tutaj poczytam i odpowiem. No a my teraz chyba przechodzimy do lochów. Natomiast jeszcze mam dla was troszeczkę portali do pokazania zapisanych, więc tu na szybko razy 3. Jak pokonaliśmy tego maga, z którym, no nie ukrywam, troszeczkę się męczyliśmy, no to potem już te portale nam szły tak naprawdę na raz. Zobaczcie, tutaj Szwendacz, który też jest w ogóle magiem, ale jakoś nam łatwo padł. Chyba przez to, że jeszcze powymieniałem tam jakieś itemki, jakiś legendarny gem mi poleciał. No to te portale naprawdę zaczęły fajnie padać. Także Szwendacz nam poleciał. Tutaj mamy znowu ziomeczka, który się nazywa Mag Szwendacz z kolei, ale on jest zwiadowcą, patrząc tu na główną statystykę, więc też jego sobie obejrzymy. No tu ładny kryty. Tego trenera mógłbym mieć troszkę większego. Jakbym miał go chociaż na poziomie 10, to by to wyglądało o wiele lepiej. No ale zaraz zobaczymy, jak to wyszło. Zgnilak teraz kolejny. No zobaczcie, wszystkich tu praktycznie na raz. Od 100% do 0% ich sklepaliśmy. Szkoda, że dzisiaj tego portalu się nie udało, no bo to zawsze by były, wiecie, jeszcze tam jakieś wyższe procenty na lochy i tak dalej. Ale mimo to nie ma co narzekać, bo procenty na lochy mamy naprawdę dobre. Czy ja dzisiaj wbiję 300 level? Fajnie by było, szczerze mówiąc. Fajnie by było ten 300 level wbić, ale nie wiem. Nie wiem, czy mi się to uda. We will see. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy w dzisiejszym odcinku. Okej, tutaj close, ale też się udało. No i wczoraj, jak widzicie, 19.15. Również teraz znowu wojownik, twardy kamieniak. Też udało nam się go na raz oczywiście pokonać. Także fajnie, bardzo fajnie. Ja jestem osobiście bardzo, ale to bardzo zadowolony, jak to tutaj wyszło. No dawaj, dawaj.
No to walka akurat długa. No w ogóle te walki z zabójcy są bardzo długie, jeszcze jak z wojownikiem albo z jakimś innym zwiadowcem, jak serię uników wejdą, no to kurczę, zabójca nie jest zbyt dynamiczny do oglądania tych walk i do tego wszystkiego, ale dobrze, tutaj końcóweczka, pyk dobity. Okej, no i co? Lecimy do strefy mroku. Strefę mroku to ja powinienem pokonywać bez większych problemów, dokładnie. Level 276, tutaj pyk, tutaj zwiadowca też pyk, 277, no już nie mamy niestety miejsca w EQ. Runka 14%, zobaczcie, od razu to wymienimy w swojej broni, dlaczego by nie. Mariuszek plus 36, to nie jest za dużo, rozmontujemy. Inteligencja plus 27, też się jeszcze powstrzymam. No i to też się jeszcze powstrzymam, wiecie co? I może ja od razu sobie coś wrzucę do kibla, żeby też mieć jednego slota więcej. Mamy coś na zręczność, zobaczmy, plus 2, to też rozmontuję. Dobra, no i rozmontowań niestety już dzisiaj nie mam, ale trudno, lecimy dalej. Teraz mamy kolejnego maga, wpadł na raz. No i ten nam też padł na raz, zobaczcie. To jest właśnie to, o czym wam mówiłem. No lożki będą nam padać aż miło, naprawdę. Tutaj od razu się też poprzebieramy, może jakieś lepsze runki dostaniemy, może to, może tamto. Wiecie, jak to wygląda. Teraz tak, barbar, premia do PD. A, i w ogóle mam już cały komplet EQ do awki. To też warto zapamiętać, warto zauważyć. Mamy już tutaj 50% do golda i mamy 10% do PD. Wczoraj na streamku sobie to ogarnąłem. Dobrze, tutaj no musimy się niestety pozbyć. Tu mamy jakieś laczki na zręczność, zobaczmy, u Kunegundy też się musimy pozbyć, no ale za to mamy, zobaczcie, też 14%, od razu tu wymieniam, bo 4% w runce na tym etapie to jest dużo. I zobaczmy, plus 82, rozrzut niezbyt wybitny, ale patrzcie, też w ogóle tutaj, a i mamy już też czary, zaraz wam pokażę, no trochę się to pozmieniało, jakiś czas nie było odcinka. Tylko teraz tak, tu mamy 4%, to tego nie musimy zmieniać, to tu musimy sobie tylko dodać miejsce na klejnot, no a tutaj musimy usunąć klejnot i sobie wrzucić tu, niech będzie. Mamy czary, jedyny czar, który nam tak naprawdę został do zaczarowania, to jest pasek, to dodatkowe piwko. Jeszcze na tym serwerze niestety nie mamy dodatkowego piwka, więc to jest oczywiście duży minus, no ale tutaj pozostałe czary już mamy. Mamy czar na brońki, mamy czar oczywiście na tutaj, czekajcie, to jest ok. I to jest ok, dobrze. Zobaczmy, czy tu mam wszystko poczarowane. Tak, tu jest wszystko ok. To jest bardzo fajne, czarna rękawice i czar oczywiście na brońkę do strefy mroku, bo to oczywiście można również na nasze pachołki zaczarować. No i sami widzicie, jak nam to ślicznie pada. Dobra, teraz tak, tu mamy plus 10, tylko premia do punktów życia. Jak w ogóle my stoimy z tymi runkami tutaj? Tu mamy punktów życia 8%. No to zamienię, jak najbardziej. Możemy to Kunegundzie ogarnąć. Teraz tak, tu coś na zręczność minus 16, to nie ma co. I tu mamy coś na zręczność minus 10, to też nie ma co. A i tu jeszcze na siłkę, zobaczmy, plus 24, no to też za mało, żeby wymieniać. Ja, wiecie, tak chcę, żeby mi itemki dawały chociaż 30 stat na plus, no i wtedy będziemy mogli coś myśleć. Patrzcie, już mamy 281 level, ale to siada, 282, maguś na raz, no i nasze odbicie lustrzane, które oczywiście w tym momencie już w strefie mroku ubijamy, z racji tego, że już, no, level nie skaluje się z levelem naszej postaci, tylko jest odgórnie ustawiony, więc już nie ma sensu tego zostawiać. Dobra, tutaj cyk, dla Mariuszka mamy jakiś paseczek plus 65. Piękny pasek. I tu łączna odporność, to nas nie interesuje. Robimy sobie cyk. No i buciki dla Barbara, zobaczmy. Plus 61, też piękne buty. Od razu ich tutaj troszeczkę poprzebieramy. Dobra, cyk. Strefa mroku, nasze odbicie. No i mamy to. Mamy 283 level, mamy całą strefę mroku wyczyszczoną. Pięknie, plus 33. To sobie też z chęcią wymienię. Tutaj oczywiście odzyskamy klejnot, cyk i cyk, dobrze. Lecimy dalej, co więcej? Tu powoli się zaczyna spam naszych leveli, to oczywiście na plus. Teraz tak, co? Bo jeszcze oczywiście mamy wieżę do ubicia. A może ja od razu sobie spróbuję kolejny kluczyk znaleźć, wiecie? To jest dość drogie. Dobra, tu mamy do jakiegoś innego lochu, do strefy światła. To jest dość drogie takie kopanie. Teraz w ogóle co? Twierdza posępnego czerepu chyba. Nam została gemik na zrękę, no to możemy od razu, zresztą Kunegunda ma. To jest mały, to bez sensu. Pokopmy trochę. O, czarny gemik, dobra, to też nam się przyda oczywiście na naszą postać. 3, 2, 5, to jest chyba mój najsłabszy. Szkoda, że średni, no ale oczywiście lepsze to niż na jedną statę. Lecimy dalej, tu znowu na zręczność. Może jakieś Kunegundzie sobie wymienimy. Chociaż no ona tu ma około 400, 377. No, za dużego boosta jej to nie da, ale why not? Dobra, proszę, niech mi poleci kluczyk, no, bo nie wytrzymam zaraz. To jest takie drogie kopanie. Możemy jakiś na HP wymienić, dlaczego by nie. Jeszcze się znowu przeloguję na wszelki wypadek. No dobrze by było, no ta strefa mroku aktualnie to jest nasze główne źródło expa. Tu mi lecą jakieś useless klucze, które totalnie mi się nie przydadzą. A to co potrzebuję, no to mi nie leci. No zobaczcie, no to jest
Jest dramat, dobra, jeszcze powiedzmy, o kurde, duży legendarny, okej, okej, to się opłacało, 3-4-2, to jest chyba nasz najsłabszy, dokładnie, czyli sobie podmieniamy cyk, tu sprzedamy, dobra, jeszcze 3 kopania, jak nam nie poleci kolejny klucz do strefy mroku, no to niestety koniec, duży na HP, aha, okej, dobra, no nic, bardzo dużo grzybów nam poszło na to kopanie, no a tutaj niestety kolejny kluczyk nam nie poleciał. Szkoda, no bo strefę mroku mamy na ten moment, można powiedzieć, zamkniętą. Dobra, lecimy dalej. Teraz sobie zrobimy oczywiście kolejny skan, bo nieważne. Kolejny skan w SF Toolsie i sprawdźmy. Mamy na wieżę prawie 90%, na Hemoridor 82%. Tutaj takie lochy, które nam dadzą najwięcej expa, to jest 13 piętro 10, mamy prawie 10%, jego sobie oczywiście ubijemy, strefa światła, ten 10, cyk, first try, pięknie i od razu nam się odblokował kolejny loszek, tutaj mamy premię do złota, to nam się przyda do kibla, możemy zostawić i od razu sobie możemy tą waleczkę obejrzeć, a ja w międzyczasie zobaczę, co jeszcze możemy popchnąć, no ale tutaj powiem wam, że kurczę, oprócz tej strefy mroku, Esteros jeszcze, okej, na Esteros mamy 13%, oprócz tej strefy mroku, która nam daje na tym etapie najwięcej expa, no to szału nie ma, powiem wam szczerze, że szału nie ma. Oczywiście jest jeszcze tornado, do którego zaraz przejdę, strefa światła, Esteros, zobaczmy, ruda ślamazarnica, to powinno nam też paść szybko, dokładnie, mamy level 285, mamy 13% jakąś brońkę, spójrzmy dla Barbara, plus 10, no to nie, to zostawimy po prostu w razie czego. Teraz tak, kolejny, czekajcie, tutaj cyk, strefa mroku, nie, przepraszam, strefa światła, sprawdźmy sobie, królowa matka, to jest zwiadowca, chyba też ją powinniśmy ubić, ale tak na ślepo nie ma co. Hemoridor, tutaj poubijamy sobie troszkę, dokładnie, cyk, cyk. Tego bossa orków chyba też, ale to możemy sprzedać. Tutaj znowu itemek zwykły na zręczność, minus 43, to nie ma co. Spróbujmy tego bossa orków jeszcze ubić. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. A może i nie, może on już na mnie pada, dobra, czyli Hemoridor na razie jest ubity. Teraz tak, szkoła magii, na to też mamy bardzo duże procenty, więc też sobie od razu ubijemy. Puszuś, już nie mamy znowu miejsca w EQ. Niestety, strefa światła, dobra, Ara Pedagog, jego też chyba jeszcze ubiję. No ale zobaczcie, no to są takie gówno lochy, no one nam praktycznie w ogóle nie dają expa, to jest... no szkoda klikać, szkoda w ogóle grzybów wydawać. Dobra, polećmy dalej, o, mamy ten loszek, o tym lochu zapomniałem. Proszę bardzo, on nam daje po 300 milionów za przeciwnika, dokładnie, 286. Opuszczony wartownik, też powinniśmy go ubić. Krytyczny karczmarz, jego chyba też ubijemy, tak mi się wydaje. No i potem czwarty to jest zwiadowca, którego już raczej nie ubijemy. Takie mam przynajmniej wrażenie, ale dobrze, spróbujmy jeszcze poklikać. Chociaż nie, widzimy, że on nie pada, dobra, to się wstrzymam. Dalej, kogo my tu mamy? Góra Olimp, no to są te syrenki, ale no mówię, to jest też no śmieszne ilości expa, nie oszukujmy się, dokładnie. I co dalej? Esteros ubiliśmy, już 13 piętro ubiliśmy. House of Horrors, aha, czyli możemy tak, po pierwsze ubić jeszcze to, żeby już sobie zamknąć ten loszek, chociaż na to mamy tylko 5%, tylko w cudzysłowie, no bo to nie jest tyle, co mieliśmy wcześniej, tam po 80, po 60, po 40, także no spróbujmy, czy w ogóle uda nam się to, ale to jest też 240 level, no to są śmieszne wartości expa, których chyba nie ma co, a tu kogo mamy? Tu znowu mamy jakiegoś maga, no też by było to dobrze ubić pod wiadomo, pod nawet ikonki do klasera, naklejki, żebyśmy mieli więcej procent na co dzień z misji. Dobra, to nam siadło. Teraz mamy Woja, też nam siadł. Teraz mamy Drakule. On nam chyba też siądzie, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż no tak za bardzo nie chce nam siąść. No dawaj, proszę. Okej, siadł nam jeszcze, dobra. I na razie się wstrzymamy. I lecimy teraz tak, do tornada po pierwsze. Tornado nam na pewno fajnie popada, tylko no kurczę, mogłem zacząć od tornada, bo tu teraz mamy jednego slota, będziemy musieli co chwilę to sprzedawać. Mamy 288 level, pięknie, sprzedaj, cyk. Teraz tak, tornadko kolejne, cyk. No proszę cię. Dobra, dawaj, furia. No wybaczcie, no tak to będzie wyglądać. Tornada zrobię na pewno dużo, wbiję tutaj z tego tornada sporo leveli, no ale jak widzicie, co chwilę mi coś leci z tego tornada i ja co chwilę, co drugiego praktycznie przeciwnika muszę niestety wracać do EQ i sobie to sprzedawać. No jest jak jest, ale też trochę golda zarobimy, wiadomo.
Dobrze by było z tego tornada wbić jakiś, nie wiem, 290 level może, albo coś koło tego. No na razie pada to bardzo, no zobaczcie, tu autentycznie, tu jest co itemek, o, co drugi przeciwnik. Co drugi przeciwnik nam daje jakiś item i my co dwóch przeciwników musimy się tak cofać. Strasznie męczące, no ale jest jak jest. To jest właśnie minus tego, że mamy tak mało slotów w EQ. Dobra, teraz jest tornadko, żeluza. Patrzcie, tu żadnych bloków, żadnych wojowników. Ciągle jakiś maguś, zwiadowca. O, teraz jest wojownik, no ale wojna padł bardzo szybko. Dalej, dalej, mamy to tornadko. Kurczę, no tak mnie kusi, żeby jeszcze pokopać, żeby zdobyć ten klucz do tej strefy mroku. No bo strefa mroku nam da najwięcej, nie? Dobra, mamy 289. Strefa mroku nam da najwięcej. I ze strefy mroku tutaj może nawet byśmy jakoś wykręcili ten 300 level. Ale no, jak widzicie, klucz leci naprawdę słabo. W sensie, no tyle już poskipowaliśmy, tyle tego wszystkiego porobiliśmy i nic. Okej, tutaj też sprzedajemy dziunia. Już mamy 63 miliony, zaraz to wszystko sobie wsadzimy w statystyki. Tylko ja tak, chcę jeszcze doklikać to tornado, potem iść do wieży, bo na wieży też mamy no, chore procenty, mówię, po około 90%. No i potem ewentualnie pomyśleć, o kurde, 16% brońka już tutaj. Ten mi daje 8, ta mi daje 8. Dobra, to wymienimy Kunegundzie, why not? Zamienimy sobie cyk, no i to musimy sprzedać, no bo co innego. Tornadko, teraz kolejny zwiadowca, teraz mamy jakiegoś magusia. Sprzedamy sobie. Tornado 300 pokonane, dawaj, dawaj, pyk, pyk. To możemy od razu dać do kotła. W ogóle teraz będzie znowu event Wiedźmy w ten weekend. No i tutaj już wszystko wskazuje na to, że skończy nam się ostatni czar na ten paseczek, na tym M1. Dzięki temu wreszcie będziemy mogli skorzystać z tego eventu Wiedźmy. Więc też niegłupim pomysłem byłoby poklikać jeszcze to tornado oczywiście w weekend na evencie Wiedźmy, ale to zobaczymy. Zobaczymy na spokojnie, jak to wszystko wyjdzie. Dobra, tornadko, cyk. Pyk, i mamy 290 level, teraz mamy jakiegoś wojownika, dobra, na razie się wstrzymam, no i co, wieżyczka, wieża nam jeszcze pozostawała. No tutaj oczywiście first try, tu mamy coś na inteligencję, plus 48, bardzo dużo. Tylko sobie musimy usunąć klejnocik, cyk, dobra. Dalej mamy wieżę, to też first try, no to na wszystkie staty to możemy od razu się pozbyć tego. Tutaj kolejny first try, tu mamy znowu na inteligencję, plus 34, sporo, wymienimy, why not. Pyk i pyk, dobra. Kolejna wieżyczka, to już 8-7, no zobaczcie, no tu nam wszystko za darmóweczkę pada. Tu też plus 34, też sobie oczywiście wymienimy. Tylko musimy klejnocik. Teraz tak, dalej, wieża. Kolejny woj, okej. Na wszystkie cechy, pozbądź się. No troszeczkę jest to marnotrawstwo oczywiście metalu i przede wszystkim kryształu, że ja tak to wyrzucam. No ale już nie mam rozmontowań, no chcę wam fajny odcinek nagrać. Jezus Maria, ile tu mi daje pasek. Także no, co ja mogę zrobić, no, sami rozumiecie. Musimy niestety zmarnować. No to jest to, że ja teraz no już od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu bardziej patrzę na to, żeby wam nagrać na przykład fajny odcinek, żeby wiecie, się podziało na tym odcinku, żeby zrobić duży progres i tak dalej, aniżeli żeby się jakoś napinać o każdy jeden metal, o każdy jeden kryształ i tak dalej. No i z tego to wychodzi, że widzicie, nie dość, że tutaj już mogłem dawno te lochy poklikać i robić awkę na wyższym levelu, mogłem też sobie regularnie tą wieżę klikać, tą strefę mroku i to codziennie rozmontowywać, no to ja wolałem poczekać, wolałem wam tutaj zrobić jeden, a mocny, fajny odcinek, rozumiecie, o co chodzi. Dobrze, teraz tak, kolejna wieżyczka, tu jest znowu wojownik, chociaż już ta nam wieża tak łatwo nie pada, więc okej, sprawdźmy sobie jeszcze raz procenty na to, co my tutaj mamy. No i co, i może tego klucza bym poszukał, no ale jak, no tyle, nie wiem ile razy ja kopałem, z 10 razy i nic, okej, co nam tutaj daje fajne procenty, tu jeszcze możemy ubić, w tej strefie światła tego ziomeczka, na niego są procenty naprawdę sensowne, bo aż 16%, także no on powinien paść tak o, mam, o dobra, siadnam, okej, miałem mówić, że mam dużo golda, dobrze by to było wydać, ale to sobie wydamy zaraz. Teraz tak, lecę sobie do 2700 zręczność, jeżeli by to kogoś interesowało, no i potem sobie polecę do jakiegoś 2600 HP, cyk i cyk, dobra, i teraz mamy HP, całą resztę. Nie wiem, czy chcecie te walki oglądać, czy one są jakoś giga ciekawe. Możemy w sumie z tym karczmarzem sobie pooglądać, why not? To my jeszcze moglibyśmy ubić. No tak patrząc na procenty, no na Esteros, na tą matkę mamy prawie 4%. No i tutaj na tą siedzibę główną firmy Playa Games mamy też niecałe 2%, ale dobra, czekajcie. Powstrzymamy się, ubijemy sobie tą matkę w strefie światła. Ta matka jest tutaj, mówię, prawie 4%, no ona nam jeszcze padnie ładnie. Także to musimy koniecznie zrobić, dawaj, dawaj. To nam da 290, prawie drugi level z tego co widzę.
Chociaż nie, no powiedzmy 291,5, coś koło tego. Kurczę, no ten 300 level dobrze by było dzisiaj dobić, ale ciężko. Mi się już tutaj grzybole kończą, nie będę was oszukiwał. No jakby nam poleciał ten kolejny kluczyk, no to może, bo tam raczej wszystko wypadało takim, wiecie, first try'em. No ale ten klucz nam nie poleciał. No i nie wygląda to najlepiej. Tylko pytanie, czy jest sens w ogóle te lochy dociskać? Bo tak mi się nie wydaje, szczerze mówiąc. Czy może po prostu zużyć jeszcze parę kopań na to, żeby spróbować ten kluczyk dropnąć? Nie jestem przekonany. Dobra, powiedzmy, że jeszcze... No z 30 grzybków na tą, padnie to padnie, nie to nie, albo nie, dobra, nie, kopiemy, proszę, daj klucz, to jest być albo nie być tego odcinka, proszę. Dobra, gem na siłę, niestety. A, nie mamy miejsca w plecaku, gem na siłkę to możemy dać nawet tutaj, bo tu mamy HP, dawaj dalej. Gem na szczęście, okej. Dawaj dalej. Nie, no to są żarty, to są naprawdę autentycznie żarty. Masakra, dobra, no tu wymienimy za HP, bo nam to HP na pachołkach nie jest potrzebne. No i teraz spróbujmy sobie ostatni, proszę. No cóż, no cóż, nie wiem ile kopań, z 15 razy kopałem, no może 15 to nie, ale z 12. No i niestety klucz do kolejnego lochu w strefie mroku nam nie poleciał. Dobra, tu mamy jeszcze na HP, tu sobie możemy zużyć. Może jeszcze spróbujmy po prostu tą królową matkę ubić. Dobra, teraz siadło po trzech grzybach, pięknie. Mamy kolejny jakiś pierścionek, ale pierścionek tylko 376. Tu mamy zadychę, dobra, sprzedam po prostu ten pierścionek, damy sobie dalej w HP, niech będzie, obejrzymy może tą waleczkę z królową matką. No nic, w takim razie 300 level będzie dopiero na kolejnym odcinku. Na kolejnym odcinku, jak już nam poleci ten kluczyk do kolejnej strefy mroku, no to wtedy dobijemy 300 level, a może nawet 300+. No oczywiście progres i tak dzisiaj bardzo fajny, nie oszukujmy się. Bardzo przyjemny, bardzo sympatyczny progresik. Dużo lochów zrobiliśmy, fajnie to poklikaliśmy. Teraz tak, co my jeszcze możemy ewentualnie ubić? Czekajcie, jeszcze sobie wejdziemy na SF Toolsik. No już tu mam ostatki grzybów, nie będę was oszukiwał. Ale może jeszcze tymi ostatkami jakiś z jeden level wyciśniemy. Dobrze by było. Sprawdźmy. Na pudla miniaturę mamy niby 6,5%, czyli na ten kolejny Esteros. No i on by był chyba taki ostatni, powiem wam szczerze. On by był chyba taki ostatni do ubicia. Strefa światła, pudel miniatura. Dobra, spróbujmy go. Tak myślałem, że on jeszcze nam padnie. No i potem jest górołaz. Górołaz to jest ponownie blok, nie? Ale spróbujmy tutaj, nie wiem, z 30, z 40 grzybków na niego. A nuż się uda, a nuż będziemy mieli szczęście. No 6% to jest całkiem sporo, nie? 6% to jest bardzo, bardzo dużo. Także do... no dokładnie, mamy to. 292 level. Dobrze, i na tym poziomie 292 skończymy, chciałem powiedzieć, skończymy dzisiejszy odcinek. W kolejnym już na pewno będzie level 300+, byleby mi tylko poleciał ten klucz do strefy mroku i od razu nagrywam odcinek z tego zabójcy. Wbijamy tu poziom 300 i lecimy sobie po prostu dalej. Natomiast no niestety, nie udało nam się wbić, no ja ile zużyłem? Z 400, z 500 chyba, albo nawet z 600 grzybów na to, żeby spróbować wykopać ten klucz do kolejnej strefy mroku. No i jak widzicie, jak na złość nie poleciał. Poleciały nam jakieś useless klucze, jakieś tam inne klucze. No a ten kluczyk do strefy mroku nam niestety nie padł. Szkoda, no ale jest jak jest. Dobra, tu mamy jakiś jeszcze itemek. Plus 31. No plus 30 to już jest sporo. Ale ja go chyba sprzedam, no bo nie mam wyjścia. Tu oczywiście te itemy zostawiam, bo to jest wszystko do kibelka, żeby codziennie mieć co wrzucać. No i chyba tyle. Nie wszystkie lożki wam pokazałem. Tu mamy tą strefę mroku. To jest oczywiście wszystko tornadko, potem zaczęliśmy wieże klikać, także no niektóre... Oczywiście chciałem wam pokazywać te lochy, które mi dają po 300 milionów expa, czyli na przykład powiedzmy tutaj drugi i trzeci chyba wam nie pokazałem w tym, no ale to nie są jakieś giga ciekawe walki. Nie oszukujmy się, zabójca, jeżeli chodzi o oglądanie walk, nie jest jakiś giga ciekawy do oglądania, więc no jest jak jest. Dobrze, także plan jest taki na tego zabójcę, oczywiście grać sobie codziennie, wiadomo, natomiast gdy już dropnie nam klucz do strefy mroku, do kolejnego lochu, no to my go raczej zrobimy z bomby. W sumie to jeszcze w ramach ciekawostki mogę wam podać, tylko musimy, jak się ten loch nazywa? On się nazywa Black Skull Fortress i tutaj weźmy sobie Remaining.
Dokładnie. My na ten loch mamy tak. Na pierwszego 28%, na drugiego 10%, na trzeciego 10%, na czwartego 7%, na piątego 20%, na szóstego 20%, na siódmego maga prawie 5%, na ósmego woja 5%, na dziewiątego woja 3,60% i na dziesiątego woja 3%. Także no my byśmy ten loch praktycznie z bomby zrobili cały i on by nam dał 300 level. Ale nie można mieć wszystkiego. Dzisiejszy odcinek i tak już długo trwa. Także powiedzmy, że podzielimy go sobie na dwa odcinki. Czekamy na kluczyk do strefy mroku i lecimy na tym zabójcy dalej. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że like plus komentarz pod filmem to jest jeden numerek w giveawayu za aktywność, który jest co miesiąc na kanale na YouTubie. Oprócz tego osoby, które biorą udział w tym giveawayu za aktywność, muszą subskrybować mój kanał. Oczywiście wbijajcie na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę zostawcie. A, to już mówiłem. Kupujcie grzybki z kodem neutral oczywiście na stronie home.syfygame.net. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!